Dzień dobry, witam Państwa. Dzisiaj dwa słowa na temat łupania drewna, a właściwie rąbania drewna. Takie uwagi dla początkujących. Osoby, które robią to stale, doskonale wiedzą, o co chodzi. Osoby, które zaczynają, mają pewne wątpliwości. Sam pamiętam, jak to było w moim przypadku, ale uprzedzam, że doświadczenie, praktyka czyni mistrzem. Jak przewalimy parę metrów sześciennych drewna, przerąbiemy, to już będziemy wiedzieli wszystko, co i jak. Doskonale. Oczywiście rąbiemy, kiedy jest sucho, czyli tak jak teraz przy pogodzie pięknej, żeby nam to drewno ładnie przy okazji schło. Praca przyjemna, pożyteczna. Zapraszam, parę słów, parę spostrzeżeń, uwag, jak to robić szybko, sprawnie, przyjemnie i zdrowo. Zapraszam. Co potrzebujemy, żeby drewno skutecznie, szybko i przyjemnie porąbać? Potrzebujemy przede wszystkim siekiery dobrej, czyli siekiery rozłupującej. Ona się tym charakteryzuje, że ma ostrze wypukłe, specjalnie takie do rozłupywania kawałków drewna. Ta akurat siekierka ma 2 kg wagi i jak dla mnie jest idealna. Dalej, potrzebujemy, proszę Państwa, pniaczka. Pniaczek z twardego drewna, taki jak ten. Można sobie przywieźć z lasu najlepiej. Jako podstaweczka do rąbania, żeby sobie krzywdy nie zrobić i też się nie namęczyć specjalnie. Oczywiście można i rąbać bez pniaka, stawiając kawałki drewna na ziemi, ale jest to męczące, czasami niebezpieczne. Do tego jeszcze nam się to drewno zabrudzi, zamoczy. Lepsze jest na pniaczku, zdecydowanie. Dobrze, jak rąbiemy? Co jest ważne? Kiedy mamy już nasze klocki większe czy mniejsze i trzeba je na mniejsze kawałki połupać, no to trzeba oczywiście uważać, czy uwagę zwrócić na to, w które miejsca uderzamy. No więc proszę przyjrzeć się temu klockowi drewna. Tu wyraźnie widać słoje, tak, takie paseczki. No i chodzi o to, żeby rąbiąc uderzać w poprzek tych słojów, czyli w ten sposób. W ten sposób się nam to powinno udać. Kolejna sprawa, rękawice. Dobrze mieć rękawice, aby uchwyt siekiery był pewny. Szczególnie, że się zmęczymy, ręce się spocą, żeby nam siekierka nie wypadła z rąk. Postawa. Stajemy przed pniakiem, nogi lekko rozstawione i staramy się uderzać oczywiście w to miejsce, ale tak, żeby nasze cięcie po łuku idąc uderzało w środek pniaka, czyli tutaj celujemy, żeby nam się to nie omsknęło i nie trafiło nas, prawda, w nogi czy gdzieś indziej. No i robimy to mniej więcej w ten sposób. Raz. Dwa. No i właśnie w ten sposób to nam idzie. Zachęcam. Przyjemne, z pożytecznym. Troszkę ruchu, troszkę gimnastyki. A nie musimy drewna nikomu zlecać do łupania, czy kupować już połupane. I jeszcze jedna uwaga, proszę Państwa. Dobrze, żeby drewno było wstępnie przeschnięte. Nie za bardzo. Wtedy jest twarde. Bardzo, bardzo twarde. Ale też nie świeże. Wtedy jest miękkie i się ciężko łupie. Także wstępnie przeschnięte łupie się o wiele lepiej. Takie sezonowane, o, powiedzmy sobie. Na dzisiaj dziękuję. Do zobaczenia w kolejnym filmie.